Dobry, cześć, witajcie na moim kanale, mam na imię Patrycja i zapraszam Was dzisiaj na świąteczny, tak? A mianowicie na Christmas Book, tak? To co, nie przedłużajmy, zapraszam Was na film. It's beginning to look a lot like Christmas. Dzisiaj tak, Christmas Book, tak? I pierwsze pytanie z tego, a właściwie pierwsza piosenka, no bo sama nazwa wskazuje, że będą to piosenki, czyli to będzie, czyli pierwsza piosenka to You Are Mean One Mr. Grinch, czyli czarny charakter, o którym nigdy nie zapomnisz. Tutaj zdecydowanie chciałabym podać dwóch takich bohaterów, takich tych czarnych charakterów. Pierwszy z nich to jest Lord Voldemort. No oczywiście wiadomo czemu podaję akurat tą osobę, a druga osoba to jest prezydent Snow z trylogii Igrzyska Śmierci. Uważam, że on jest naprawdę przerażający. Ja czytając po prostu i oglądając go zresztą też na właśnie w filmie, po prostu miałam ciarki na plecach i zdecydowanie nigdy nie zapomnę tych dwóch czarnych charakterów. Druga piosenka, czyli All I Want For Christmas Is You, i pytanie do tego, które książki chciałabyś zobaczyć pod choinką? Jest tego sporo. Wymienię takich kilka, które najbardziej chciałabym dostać w prezencie. Jest to na pewno angielskie wydanie Fantastycznych Zwierząt i Jak Je Znaleźć. Bardzo mi się podoba to wydanie i byłabym szczęśliwa, gdybym je dostała. Również myślałam o książce fanfic Natalii Osińskiej. Bardzo też bym chciała dostać całą trylogię Szklanego Tronu, wszystkie części. Oraz też najnowsza książka Colin Hoover, November 9. Też byłoby fajnie zobaczyć ją pod choinką. Trzecia piosenka, czyli Rudolf the Red-Nosed Reindeer, i bohater, który przezwyciężył wszystkie przeszkody i uwierzył w siebie. Tutaj podam Julię z trylogii Dotyk Julii, ponieważ ona na samym początku była bardzo nieśmiała, nie wierzyła w siebie, a na samym końcu uwierzyła i udało jej się wszystko to, co planowała. Czwarta piosenka, Santa Claus is Coming to Town. I tutaj są dwa podpunkty. I pierwszy z nich, który bohater zasługuje najbardziej według ciebie na rózgę. I ja tutaj ogólnie chciałabym powiedzieć, że wszyscy źli bohaterowie, którzy chcieli zagłady świata, wszechświata i w ogóle wszystkiego innego, zasługują na rózgę. Bez wyjątku. I drugi podpunkt tego pytania, która postać według ciebie zasługuje, by dostać prezent? I tutaj wybrałam jedną osobę i chciałam nagrodzić z Korpusa Malfoya, z właśnie z tej książki najnowszej Harry Potter i Przeklęte Dziecko, ponieważ uważam, że był lojalnym i fantastycznym przyjacielem. Tak, i zdecydowanie jemu należy się prezent pod choinką w tym roku. Duży prezent. Piąta piosenka, czyli Frosty the Snowman, i książka, która sprawia, że się rozpływasz. Więc ja zdecydowanie ostatnio rozpływałam się przy książce Byliśmy Łgarzami, ale tylko przy tej pierwszej połowie, ponieważ później już nie jest tak kolorowo, no a w pierwszej połowie jest rzeczywiście tak dużo miłości, dużo takich ładnych słów, dużo. Tak, więc przy pierwszej połowie się rozpływałam, już przy drugiej może już niekoniecznie. Szósta piosenka i jest to Feliz Navidad, i książka, w której akcja rozgrywa się w innym mieście, w państwie, w którym obecnie mieszkasz. I tutaj ogólnie nie będę wymieniała książek, ponieważ większość książek, które przeczytałam lub które czytam, dzieje się w innych miastach, w innych państwach. Tak, więc nie będę ich wymieniała, po prostu przejdźmy do kolejnego pytania.
do siódmego pytania. Siódma piosenka is the most wonderful time in the year, czyli książka, którą czytasz, wprowadzi cię w świąteczny nastrój. I tutaj ogólnie chyba nie mam takiej książki, którą czytam i ona zdecydowanie kojarzy mi się z świętami, ale wydaje mi się, że może być to książka, opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Tak zdecydowanie myślę, że to jest taka książka świąteczna, która powinna przynajmniej wprowadzać w świąteczny nastrój. Ósma piosenka i jest to Slight Ride i trójka bohaterów, z którymi spędziłabyś święta. To jest za trudne. Czemu tylko trzech? Ja bym z tyloma chciała spędzić święta i z nimi porozmawiać i wymienić się wspólnie prezentami i w ogóle i zjeść wigilijny posiłek. No ale dobrze, dobrze zrobię to, wymienię trzech. I to będzie tak. Na pewno Percy Jackson. Ale zaskoczenie, że wybrała Percy Jacksona, wow. Drugi będzie też zaskoczenie, na pewno. Będzie to Kaz Breakers, szóstki Wron. No i ostatni, tutaj powiem szczerze, że się wahałam, bo chciałam zaprosić Sherlocka Holmesa, ale jak to pomyślałam, że on zacznie mi wymieniać wszystko, co mam źle, co zrobiłam źle i zacznie jakieś moje tajemnice odkrywać, to stwierdziłam, że chyba nie chcę Sherlocka Holmesa, mimo tego, że Darza była wielką, wielką miłością i sympatią. Postanowiłam, że wybiorę Arona Warnera z trylogii Dotyk Julii. Tak, tak, zdecydowanie. Te trzy osóbki zaprosiłabym na kolację wigilijną. Tak, dobra, to jestem tutaj bardzo ciekawa przy tym pytaniu, kogo wy byście wybrali, także napiszcie mi koniecznie, kogo wy wybieracie, jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi. Bardzo ciekawa, musicie mi napisać, musicie, jestem bardzo ciekawa. I piosenka dziewiąta i Baby is Cold Outside, czyli książka, którą byś podpaliła, by się rozgrzać. No nie. Nie palimy książek, umówmy się, to jest tylko taka metafora, tak? Nie palimy książek, bo szkoda, one są wszystkie naprawdę wartościowe. Tak, jeśli miałabym jakąkolwiek wybrać, to wybrałabym książkę autorstwa Krystyny Kofty i tytuł tej książki to Suki. No, powiem tak, ja tę książkę oceniłam na 3 gwiazdki, no lubimy czytać, no bardzo mi się ta książka nie podobała, potwornie się męczyłam przy jej czytaniu, no i jeśli już bym miała jakąkolwiek książkę wybrać, by ją podpalić, to wybrałabym właśnie tą książkę. Tak, niestety tak. Bardzo kiepska. I ostatnie już pytanie, 10. I Can You Hear What I Hear? Czyli książka, którą musi przeczytać każdy. Powiem wam, że tutaj długo zastanawiałam się, co odpowiedzieć, no bo chciałabym, żeby to była taka książka, która czegoś nauczy, tak? Która sprawi, że po prostu zapamiętacie ją na dłużej i jakoś tak bardziej, no zapamiętacie ją na dłużej i po prostu później będziecie o nim myśleć. I tutaj chciałam podać w sumie dwie książki, ale zdecydowałam się na jedną. Tak, i tutaj postanowiłam wybrać książkę Gavina Extrans, ale nie tą, tylko tą pierwszą książkę, czyli Wszechświat kontra Alex Woods. A dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, że z tej książki naprawdę można dużo wynieść dobrego. Książka jest naprawdę bardzo dobra. Ta książka nauczy was, że po prostu należy cieszyć się życiem, robić to, co kochasz, nie przejmować się innymi i żyć zgodnie z własnym sumieniem. I ogromnie wam polecam tą książkę, przeczytajcie, bo jest naprawdę cudowna. Okej, więc to jest wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do kciuczków w górę, do subskrybowania mojego kanału oraz do komentowania. I tak.
Ja ogólnie nie nominuję nikogo do tego tagu. Jeśli Wam się ten tag podobał, to oczywiście zachęcam Was do jego zrobienia, bo naprawdę bardzo fajnie się przy nim bawiłam. No i oczywiście dziękuję Wam, że oglądaliście mnie dzisiaj, że byliście ze mną i do zobaczenia w moim kolejnym filmie.